Materiał ma charakter humorystyczny, miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film, dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem Kobiety Mafii 2? Jest! Prawdziwy znaczek jakości. Ej, chłopak gra na PlayStation 4 w stare Mortal Kombat? Przecież nie ma starego Mortala na PlayStation 4. No ale chociaż ma kontroler włączony. Cześć, co chciałeś? Zaraz, skąd ona wiedziała, że chłopak podchodzi do drzwi? Co z tą panią? No i skąd on wie, że to kobieta leży na ziemi? Patrząc z tej perspektywy, może to być ktokolwiek. A co kupimy kłada, ha? Tak, nie przejmuj się. Właśnie jakieś ciało leży na ziemi w mieszkaniu, ale my sobie pojedziemy kupić kłada. Priorytety. Kurwa. O, jest! Pierwsze przekleństwo w pierwszej minucie filmu. W ogóle mam wrażenie, że wszyscy aktorzy występujący w filmach Wegi muszą ćwiczyć soczyste przeklinanie przed lustrem. Co to jest? Kondolencje. Co? Kiedy oni zdążyli skremować ciało tej kobiety? Mają własny piec w piwnicy? Poza tym, zakładając mocno abstrakcyjną sytuację, kiedy ktoś przynosi mi nagle jakąś urnę, twierdząc, że w środku są prochy mojej żony, nie jestem do końca przekonany, czy moją naturalną reakcją byłoby tego rodzaju głębokie zamyślenie. Zdjęcie jakiegoś mięśniaka, stanik i zdjęcie syna. Ciekawy dobór rekwizytów. To jest więzienie czy szkolny sekretariat? Chwila, jeśli to jest część więzienna dla kobiet, to co w tle robi ten facet? Ktoś z ekipy realizacyjnej się załapał? Za nimi stoją dwie dziewczyny, po cięciu już trzy. Na tym ujęciu koło torby jest tylko białe pudełko, a butelki oddalone. Po cięciu wszystkie rekwizyty ułożone są już obok siebie. Ja rozumiem, że to ma być śmieszne, ale serio istnieje ktoś, kto kopie w ten sposób? Tutaj kobieta ma niebieską koszulkę, a tutaj już fioletową. Teraz nasz czas na kilka ćwiczeń rozciągających. Czepiam się, ale czy ćwiczenia rozciągające nie powinno się robić na samym początku? Rany, czym oni to kręcili? Telefonem komórkowym? Serio to strasznie wygląda. Może budżetu wystarczyło tylko na bilety dla ekipy i na miejscu zorientowali się, że nie mają normalnej kamery. You like it too much, don't you? No, ale przynajmniej gadają po angielsku. To od razu dodaje wartości produkcyjnej. Try the tea at least. Przyszła do jakichś gangsterów w podejrzanych interesach i od tak pije to, co jej podstawią pod nos. Fuck. W sumie zabawne, że przeklina też po angielsku. Ha, wiedziałem. Gość przejechał na koniu przez pustynię i ma tak nieskazitelnie czyste wdzianko. Pewnie to jakiś product placement proszków do prania. Dlatego postanowiłem zabić kilka osób, których w ogóle nie znam. To ma sens. O rany, co on tutaj robi? Biedny chłop. Ciekawe, czy w ogóle wiedział, w jakim filmie będzie występował. Ten aktor w ogóle nie mruga. Swoją drogą dość dziwnie patrzy się w przestrzeń, tak jakby spoglądał na jakiś obiekt w oddali, a nie na kobietę, z którą rozmawiają. Business is business. Nie wiem, kto pisał te dialogi, ale majstersztyk. Pocałuj mnie. W jakim celu? Słuchaj, kocham cię, ty kochasz mnie. Rzeczywiście, w ogóle nie wygląda podejrzanie, że nagle do siebie mówią w taki sposób. Oczywiście, zapewne tamci polskiego nie znają, ale ton wypowiedzi już można wyczuć bez problemów. A bynajmniej nie rozmawiają ze sobą jak szczęśliwe małżeństwo, które udają. A? Do business. Co? A ten skąd ma takie ujęcie? Przecież żeby je wykonać, ktoś musiał stać praktycznie zaraz obok nich. To nawet nie jest zrobione jakimś specjalnie długim obiektywem. Fotograf wlazł na dach, cyknął fotę i mu przesłał. Tutaj gość stoi na środku wózka, po cięciu po jego lewej stronie. Na tym ujęciu przebiegają obok wózka z bananami, tymczasem po cięciu przebiegają obok niego po raz drugi. Okej, ale w jaki sposób ona ich trafiła z zamkniętymi oczami? Rozumiem, że pewnie wyjeżdżała w pośpiechu, ale nawet w pośpiechu, jak można zasłonić tylko pół karabinu? Czy nie prościej byłoby ją zlikwidować, bo ja wiem, z pistoletu? Po co ta wyrzutnia rakiet? Pomijając już fakt, że gość chyba trzymają pierwszy raz w życiu. No, do trzech razy sztuka. W ogóle nieczęsto widzi się filmy, w których ktoś puduje z wyrzutni rakiet. Przygotuj się do podjęcia człowieka z prawej burty. Ale z mojej prawej czy z twojej prawej? Ten dowcip w sumie byłby całkiem fajny, gdyby nie to, że patrzą się w tym samym kierunku. Przysłali mi głowę kacpra. Zaraz, to jest głowa kacpra? Od kiedy głowa się kurczy po śmierci? Wszyscy się zabijają, a ci sobie jeżdżą po plaży jak na jakiejś reklamie. W sumie ciekawy jestem, po co ten wątek fabularny został w ogóle wprowadzony. To po prostu zestaw scen łóżkowych i tanich filozoficznych powiedzonek w obcym języku. You're Muslim. I'm yours. Ech! A ci co, przypłynęli do Polski? W jaki niby sposób i ile im to w zasadzie zajęło? Co? Skąd policja w tym miejscu i dlaczego w ogóle ją zaczęli gonić?
Rany, co się tutaj dzieje? Czy gość właśnie wypadł na prostej drodze? Świnia za kierownicą? Słyszymy, że aktor wypowiada swoją kwestię, ale w ogóle nie widać ruchu jego ust. Świnia za kierownicą? Czy właśnie pięciu chłopa w kominiarkach napadło na spożywczak? Czego oni tam szukali? Diamentów? Muszę przyznać, że oni wszyscy mają niesamowitą zdolność wypadania z drogi na prostej trasie. Poza tym wyraźnie widać, że w samochodzie siedzi kukła. Rozumiem, że na autostradzie trudno sprawnie wyhamować, ale ktoś widząc tego rodzaju wypadek raczej zdąży się zatrzymać, a tutaj samochód wjeżdża prosto we wrak. Do tego na poprzednim ujęciu jedzie za nim inny samochód. A co się teraz dzieje? Polski Tenet? Te samochody po prostu wylatują w powietrze, bo tak? Troszkę przestałem ogarniać. Ja wiem, że to nie wygląda dobrze. W ogóle cały wątek relacji tego gościa z tą kobietą jest niesamowicie naciągany. Na morzu, za granicą, wyławiają z wody. Ot tak przywozi do Polski i zaczyna aktywnie uczestniczyć w sprawach w ogóle z nim niezwiązanych. Dlaczego? Tutaj nie ma w ogóle zbudowanej żadnej sensownej relacji między nimi. Zresztą, jeśli już jesteśmy przy dziwnych wątkach, to w kategorii niedorzecznych ten przoduje. Dobry wieczór, witam, witam. Napisała książkę. Chwila, ona już zdążyła napisać całą książkę? Ile jej to zajęło? Te kilka dni, które minęły od momentu wydostania się z więzienia? Coś jest mocno przekombinowane z upływem czasu w tym filmie. Po co ucinać macki, jak można uciąć głowę? Czyją głowę? Państwa polskiego. Wow, wysoko mierzymy z tym scenariuszem. Boję się, że mamy tutaj już bajzel nie do odratowania i wrzucanie walki państwa islamskiego z Polską bynajmniej w niczym nie pomoże. Ale nie chcą, żebyśmy się wyprowadzili od razu. Najpierw odcięli nam kablówkę. No, stary, to jak odcięli kablówkę, to faktycznie poważna sprawa. Oho, ktoś się naoglądał Tarantino. Ale serio, porównajcie sobie ten film z Wściekłymi psami. O rany. Zgłoszam przemyt papierosów. 400 kartonów jako papier do drukarek. Bardzo ładnie moduluje głos, ale przydałoby się też pozbyć telefonu komórkowego, prawda? You know how much a kidney costs? Those guys are worth a lot of money. Sprzedać nerkę nabiera właśnie nowego znaczenia. Mamy cały cmentarz. Nagle chcą chować zwłoki na cmentarzu? Dlaczego? Jakoś do tej pory radzili sobie świetnie bez takich atrakcji, a sporo trupów na koncie już mają. Otruła wszystkich. Sprytne, ale jaką miała w zasadzie gwarancję, że każdy z uczestników wesela napije się wina w tym samym momencie? A to co za dźwięki? Incepcja? Karnych ptaków?